Jeszcze w tym roku ma powstać projekt przebudowy rynku i budowy nowej pierzei w Mysłowicach. Mieszkańcy nie mają wątpliwości, zmiany są konieczne. Życie, żeby dowróciło, czyli to odbudować, no i żeby wróciły sklepy. Wróciłabym go do życia, dlatego że tutaj życie umarło. Jak widać, to tylko niewielkie sklepy pozostały, apteki i banki, a tak poza tym nic. Nie ma życia, a brak. Chcę pełnego zagospodarowania, zabudowy tutaj, zdecydowanie, i żeby były jeszcze przynajmniej dwie knajpy. Żeby to było miejsce bardziej przyjazne dla mieszkańców? Żeby było bardziej przyjazne i więcej parkingu, więcej, bardziej zagospodarowanie terenu tutaj za mną. I takie też jest założenie, choć parking naziemny zniknie, bo w tym miejscu miałaby powstać nowoczesna mediateka z parkingiem podziemnym. Zagospodarowana miałaby także zostać przestrzeń kłującego obecnie w oczy tak zwanego rura parku. Planujemy tam klasyczną, od strony rynku, od strony pierzei, klasyczną zabudowę mieszkaniowo-usługową, bo też nie ma za bardzo możliwości zastosowania tutaj innych rozwiązań, ale również powstanie tam taki większy obiekt kulturalny, tak można powiedzieć, z sporymi przestrzeniami takimi dosyć elastycznymi, które będzie można wykorzystywać do różnego rodzaju celów. Nie tylko kulturalnych, ale także handlowych. Przewidujemy tam mini targowisko, przewidujemy miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli wynająć sobie pokoje w motelu na rynku, będzie możliwość wynająć pomieszczeń na różnego rodzaju konferencje. Na to jednak mieszkańcy muszą jeszcze poczekać. Na razie Mysłowice wyłoniły zwycięską koncepcję rynku i jego pierzei, którą przygotowała firma JAS Architekci z Warszawy. Przebudowa ma składać się z trzech etapów, niezależnych od siebie. W pierwszej kolejności ma być zbliżony do takiego tradycyjnego, czy powiedział, klasycznego rynku, czyli z pełnymi pierzejami. No to było jedno z zadań konkursowych, żeby coś zamiast rura parku zaproponować. Więc jakby to jest pierwsza sprawa, że ta proponowana zabudowa odtwarza w pewnym sensie klasyczną urbanistykę takiego miasta nowożytnego. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz chciałby, aby pierwsze prace nad przebudową rynku rozpoczęły się już w przyszłym roku. Żeby jednak móc zrealizować inwestycje, miasto musi pozyskać zewnętrzne finansowanie.